Witajcie. Czy są jakieś momenty, w których mogę wykorzystać fakt, że nasze procesory mają wiele rdzeni, że możemy programować wielowątkowo, ale w taki sposób, żeby tego nie programować, tylko powiedzieć: programie w C++ie, kompilatorze, zrób mi taki program, gdzie jak powiem, użyj sobie tam wielu wątków, jak możesz, to zrób to za mnie, wykorzystaj moc moich procesorów, ale tak, żebym ja się w to nie bawił. No pewnie, że można. Dzisiaj mały przykład na to. Mamy więc wektor. Do wektora wpakowałem losowych 10 milionów liczb i zrobiłem jeszcze dwie kopie na bazie tego wektora, tak żebym miał trzy wektory o identycznej zawartości, przy czym to są trzy różne wektory, żeby było jasne. Skorzystamy tu z tych bibliotek. Algorytm kiedyś sobie już omawialiśmy, Chrono też wykorzystywałem, execution się tu pojawia, tego nie było. Mierzymy sobie czas i klasycznym algorytmem sort z biblioteki algorytm próbujemy posortować nasz wektor V. Nie będę wyświetlał, że jest posortowany, no bo 10 milionów liczb, trochę byśmy tu poczekali. Jedno jest pewne, gdy się kończy ta operacja, na pewno zostanie algorytm posortowany. Sprawdzimy, ile to trwało i wyświetlimy sobie czas. No właśnie, to jest taka metoda, która tu sobie działa sekwencyjnie na jednym wątku, ale okazuje się, że mogę sobie posortować jeden ze skopiowanych tych wektorów, bo V już się posortował, teraz C będziemy sortowali, ale dodaję tu pewien parametr. On pochodzi z biblioteki właśnie execution, z tego nagłówka execution par. I to jest mniej więcej tak. Słuchaj, komputer, posortuj, ale jak się da, to weź tu sobie wątków na mnóż. Może to jakoś przyspieszy cały proces sortowania. Być może zużyje inne zasoby, a może nie przyspieszy. Może się nie uda tych wątków tutaj poodpalać, ale ty popróbuj. Wykorzystaj, być może nawet wiele rdzeni. Spróbuj. Ja ci tutaj mówię, weź się skup i zrób. Zobaczymy za chwilę, czy akurat na mojej specyfikacji sprzętowej, gdzie tych wątków trochę, tych rdzeni trochę mam i wątki da się zakładać, czy rzeczywiście ta sugestia odniesie jakikolwiek efekt. Później jeszcze omówimy trzeci przykład, ale już ten tutaj jest wystarczający, by coś zauważyć. Odpalamy teraz kompilator, ale zrobimy to właśnie w trybie debugowania, czyli samo F5 w naszym środowisku. Porobiłem tu sobie takie punkty, w których ma mi się to wszystko zastopować, by można było poobserwować pewne informacje. I tu za moimi plecami widzimy nam tutaj taka analiza uruchomionego kodu. Pozwoli coś zauważyć. Po pierwsze, zobaczcie, jesteśmy w punkcie, w którym zwykłą metodą udało nam się coś posortować. Za chwilę wyświetlę, ileż to tam trwało sekund czy milisekund, ale przyjrzyjcie się tutaj, trochę będzie to marnie widać, ale poradzimy sobie. Przede wszystkim w trakcie działania programu pojawiły się tutaj trzy wątki. Ok, jeden to jest wątek główny, dwa takie dodatkowe, które sobie tutaj Visual zawsze gdzieś tam do pomocy odpala, ale generalnie to było wykonane w jednym głównym wątku, w tym głównym wątku mojego programu. No i teraz uwaga. Idę sobie dalej, czyli tutaj kontynuujemy. Pojawiło się tutaj na konsoli 2 sekundy i 8 jakiś tam tysięcznych, tak? Czyli tyle trwało posortowanie tą tradycyjną metodą tego zbioru 10 milionów intów, ale uwaga, teraz zatrzymaliśmy się po posortowaniu tą metodą, która mówi, słuchaj, może ci się uda z wątków skorzystać. I zobaczcie, ile wątków nam się tu pojawiło przy tej metodzie sort. Aż 28, czyli wzrosło o 25 wątków. No i co, jak pójdziemy dalej, to zobaczymy, czy to jakkolwiek pomogło, czy tutaj posortowanie takiego samego wektora jakoś skróciło czas. No i spójrzcie, około pół sekundy, no czyli powiedzmy mniej więcej czterokrotnie szybciej. Ok, zużyliśmy więcej zasobów, no ale cóż, zyskaliśmy na czasie, więc tu trzeba posprawdzać. Z reguły takie sugestie nie oznaczają, że na pewno się wszystko uda i zawsze warto sobie jakieś testy porobić, popatrzeć na jakieś tutaj timingi, zużycie pamięci. No ogólnie spójrzmy, co się rzeczywiście stanie. No i jeszcze tutaj jest ten trzeci przykład, o którym na końcu powiem, już tylko sprawdźmy, co się wyświetli. On tutaj akurat zadziałał w zasadzie w takim samym czasie jak ten pierwszy przykład, a o nim
już za chwilę powiem, ale wrócę tutaj do tej równoległości, bo ona w zasadzie, ta wielowątkowość tutaj została wykorzystana. Właśnie ta informacja execution par mówi: słuchaj, spróbuj to wszystko wykonać, ten algorytm sort, wykonać z wykorzystaniem wielowątkowości. No i jak widać, udało się, bo 28 wątków powstało. No i czas zyskaliśmy. A to trzecie sortowanie z tym parametrem mówi mniej więcej tak: spróbuj posortować to w jednym wątku, ale za pomocą wektoryzacji, czyli takiej zasadzie jedna instrukcja, wiele porcji danych. Jak widzimy, akurat w tym przypadku niewiele to dało. Może z faktu, że taka jest po prostu tutaj struktura wektora i od takiego sekwencyjnego tutaj sortowania też w jednym wątku, tego domyślnego, gdzie nie ma tu żadnego parametru, ale gdybyśmy dali o ten tutaj, o właśnie, który w komentarzu umieściłem, no to to jest właśnie taki domyślny. On tu nie jest wymieniony, ale on właśnie jest tym domyślnym sposobem sortowania. Natomiast ten, no, niczym się tutaj w zasadzie w tej sytuacji nie różnił, ale być może będziemy mieli jakieś struktury danych, jakieś kontenery, gdzie sortowanie w ten sposób użyte, nie korzystające z wielu wątków, ale właśnie w taki sposób z wektoryzacją, może będzie po prostu szybsze. Wszystko jest do sprawdzenia, a Was zostawiam z tą małą porcją wiedzy.